Witam moi drodzy. Zawieruszyło mi się, zapomniałem o tym zupełnie. Zostało mi przypomniane. Crea Fight Iron Horse'a. Suplement potreningowy, regeneracyjny. Natomiast wiele osób też mówi, że przed treningiem też można sobie tego używać. Więc co tutaj mamy? Mamy w składzie niskocukrową maltodekstrynę. Porcja to jest 30 gram, niskocukrowa maltodekstryna 13,5 grama, hydrolizat białek serwatkowych to jest 10 gram, oprócz tego tyrozyna, glutamina, monohydrat kreatyny, jabłczan kreatyny, magnez, tu się zaczyna no, pełny wsad multiwitaminowy, wszystkie witaminy, minerały, ekstrakt z różańca górskiego, schizandrol. No i powiem Wam tak, że dla mnie zarówno po, jak i tym bardziej przed treningiem bardzo mi nie odpowiada. Jest to zrobione w formie napoju. Tutaj mam akurat smak pomarańczowy. Sam smak jest fajny. Sam smak jest fajny. Skład wygląda też na fajny. Tutaj zastrzeżeń nie mam. Natomiast wykonanie jest dla mnie tragiczne, bo zrobili z tego w formie takiego napoju pomarańczowego czy czegoś takiego. Tak się cholernie pieni. Podstawową miarkę tutaj 30 gram, jak to wsypuję do shakera. Taka ilość wody, 100 ml wody, 200 ml wody na shaker 700 i nie idzie pomieścić, bo się tyle piany robi po prostu. Jak są shakery takie tylko na kliknięcie zamykane, to często wystrzeliwują. Po prostu tak to gazuje. Więc to jest utrudnienie. Ale to jeszcze by przeszło. To by jeszcze przeszło. To by jeszcze przeszło. Natomiast jest on na zrobiony na tym na hydrolizacie białek serwatkowych. Natomiast odbija mi się tym jeszcze 1,5 godziny po wypiciu. Więc jako przedtreningówka to jest w ogóle tragedia. Ja wiem, że tu jest napisane, że to regeneracja potreningowa i tak dalej. Natomiast w składzie nie ma nic, co by to dyskwalifikowało jako przedtreningówkę. No przecież hydrolizat, no to moment. Trochę węglowodanów, tak, maltodekstryna, witaminy, minerały, ziółka i tak dalej. Wiele osób tego, znaczy twierdziło, no nie wiem, czy używali. Teraz to w ogóle jestem taki, jak oni mogli tego używać. Natomiast czy przed siłownią, czy przed sportami walki, no to wypity 1,5 godziny przed nawet, gdzie to powinno być i hydroliza, to wsparcie na chwilę przed. Godzina, może pół godziny, może godzina. No i nie ma szans. Odbija się, beka się cały trening, jest uczucie ciężkości, jakiegoś takiego kamienia w żołądku. Po treningu to samo. Nie idzie się cieszyć jakimś posiłkiem, bo łykasz to po treningu. I za jakieś, nie wiem, jak po treningu w Rio, to do domu mam jakieś od wypicia. No to za 40 minut, 50 minut jestem w domu, że mogę zjeść normalny posiłek. I nie mogę zjeść normalnego posiłku, bo tu normalnie cały czas coś tam bąbelkuje, coś gazuje, cofa. Także nie bardzo. Jak już coś zjadłem, to dalej się odbija i już taką niesmaczną pomarańczą. Więc co mogę rzec? Nie mogę powiedzieć, że nie polecam, natomiast mogę powiedzieć, że no mocno. Mocno mi nie podeszło, mocno mi nie podeszło, więc to tyle, moi drodzy. Iron Horse, Crea Fight. Ja tutaj walczyłem raczej z mdłościami, z rewelacjami żołądkowymi niż faktycznie na treningu. Tu było więcej walki. Natomiast, dowolne inne suplementy, które uznajecie, że dla Was działają, czy też nie działają, czy te, które już recenzowałem, właśnie jeszcze będzie zaległa recenzja testobustera z Formotivy. No i tutaj dla odmiany powiem, że po bardzo złych wrażeniach z ich
izolatem, to tu jest całkiem nieźle, ale szczegóły kiedy indziej. Także dołączę sprzęty, które dla Was działają na www.macromas.pl z kodem DL10 dostaniecie z 10% rabatem. Także polecam, zachęcam do zakupów 10% taniej, a powyżej 200 wysyłka w gratisie. Także to tyle. Trenujcie mocno, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.